No i pora zacząć od przeglądu prasy. Gazeta Polska Codziennie. Kilka interesujących informacji. Po pierwsze, Polska ograła Niemcy. Już w tym tygodniu instytucje unijne przyjmą rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa energetycznego. Między innymi w sprawie limitów cenowych na gaz, o które zabiegała większość państw unijnych. Chciały tego między innymi Polska i Francja, ale Niemcy były przeciwne. No i udało się tutaj Polsce, jak czytamy, ograć Niemcy bardzo dobrze. Chyba pierwszy raz w ogóle. Kolejny temat okładkowy, temat główny tego numeru. Kasta z Sądu Najwyższego pozwala łamać prawo. Izba, w której orzeka sędzia z komunistycznych służb, nadal sieje anarchię. No a teraz o co chodzi? Funkcjonariusze i agenci komunistycznych służb wrócą do polskiej dyplomacji. Takie zagrożenie pojawiło się, bo Sąd Najwyższy wydał kuriozalną uchwałę pozwalającą sądom na ignorowanie zapisów ustaw, jeśli uznają je za niezgodne z konstytucją. Orzeczenie jest autorstwa trójki sędziów na czele z prezesem Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotrem Prusinowskim, czyli tym, który dopuścił, aby Józef Iwulski nadal wydawał wyroki. Najpierw jednak Paweł Rakowski w komentarzu z Mundialu. Nie sport, lecz polityka, religia oraz wielkie pieniądze są tematem przewodnim Mundialu w Katarze. Impreza organizowana w Zatoce Perskiej skupia na sobie uwagę szczególnie świata islamu. No i dlaczego? No chociażby nie dlatego, że kilka europejskich reprezentacji jest zbulwersowanych postawą Światowej Organizacji Piłki Nożnej, FIFA, która zakazuje kapitańskich opasek w kolorze tęczy. Czyli Paweł Rakowski zauważył, że to, co wcześniej było nakazane, teraz jest zakazane. Decydują o tym oczywiście wielkie pieniądze. Arabowie przyglądają się, kto siedzi koło kogo w loży honorowej obok emira Kataru, Tamila Al-Saniego, siedział saudyjski następca tronu Muhammad bin Salman. I to było bardzo ważne, bo napięte stosunki między oboma krajami elektryzują cały region. No i jeszcze mecze Iranu. Opozycja irańska domaga się od piłkarzy wykazania solidarności z ofiarami reżimu. A tymczasem Iran będzie rozgrywał mecze z Anglią oraz Stanami Zjednoczonymi. Z Anglią zdaje się już przegrał, ale rzeczywiście piłkarze Iranu nie śpiewali swojego hymnu, no co może, za co mogą spotkać ich przykrości po powrocie do kraju. Polska może zablokować nowe podatki w Unii Europejskiej. To tutaj chodzi o głosowanie w sprawie wprowadzenia trzech nowych podatków, ale głosowanie odbędzie się w Parlamencie Europejskim, a ewentualna blokada jest możliwa dopiero, kiedy rzecz dojdzie do Unii, do Rady Europejskiej, czyli tego ciała, w którym zasiadają premierzy. Duży tekst na temat kasty z Sądu Najwyższego, która pozwala łamać prawo. To słowa kluczowe. Sądziowie uznali w ten sposób. Sąd rozpoznający sprawę, pozbawiony możliwości skierowania do Trybunału Konstytucyjnego pytania tak zwanego prejudycjalnego, może pominąć przepisy ustawy, jeśli uzna ten przepis za niezgodny z konstytucją. Czyli sąd, taki zwykły, może uznać przepis za niezgodny z konstytucją. No i to jest rzeczywiście jawne szaleństwo, to jest jawna anarchia sądowa. Jeszcze z Gazety Polskiej Codziennie materiał właśnie Polska ograła Niemcy. Wiele na ten temat Paweł Kryszczak tutaj napisał. Państwo już słyszeliście, więc zobaczmy rzut okiem na ten tekst i przechodzimy do następnej gazety. To w takim razie przejdziemy od razu do następnej gazety. Dziennik Gazeta Prawna. Lekcja rachunków. Dotacja w górę, potrzeby też. Limit wydatków z budżetu państwa na dotację podręcznikową został zwiększony z 273 milionów do 340 milionów. Oczywiście dlatego, że po prostu koszty wzrosły. Ale dobrze, że ten limit podąża za wzrostem kosztów. Fala wsparcia nie słabnie. To kolejny tytuł. Wczoraj chyba Rzeczpospolita pisała o tym, że no już nikt nie chce pomagać tym Ukraińcom, wszyscy mają dosyć. No okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej sprawdzili. No i rzeczywiście przygotowania trwają. Straż Graniczna szykuje się, samorządy się szykują. Jeśli
pojawi się kolejna większa fala imigracji, to zapewne uchodźcy będą opierali się na wzmocnionej od lutego sieci swoich rodaków w Polsce. Z drugiej strony mniejsza będzie zapewne pomoc samych Polaków, co wymaga przygotowania służb samorządowych i rządowych. Michał Dworczyk z kancelarii premiera, który zajmuje się koordynacją pomocy dla Ukrainy, powiedział, że władza z jednej strony szykuje się na pojawianie większej liczby uchodźców, z drugiej organizuje pomoc na Ukrainie. Celem tych działań jest wsparcie tego kraju, żeby był w stanie zatrzymać u siebie swoich obywateli. No i tak, 12 modułowych przychodni lekarskich z pełnym wyposażeniem pojechało na Ukrainę. W przyszłym tygodniu jedna z nich ruszy w Chersoniu. 10 tysięcy miejsc w kontenerowych miasteczkach jest przygotowane. Polska kończy wysyłkę 20 tysięcy łóżek i kompletów pościeli, a także ubrań, które mają pozwolić wschodnim sąsiadom wyposażyć u siebie miejsca zbiorowego zakwaterowania, no tak żeby ci ludzie mogli jakoś normalnie żyć, nawet jeśli zostaną z jakichś powodów zimna, w ataków, bombardowań wygnani. Bardzo cenna, bardzo dobra inicjatywa. Nic tylko przyklasnąć, proszę Państwa. Należy również przyklasnąć innej inicjatywie. Po wielu latach doczekamy się wreszcie polskiego satelity. Polska wreszcie kupuje satelity. Pisze o tym Maciej Miłosz. Mówi o współpracy z francuskim Airbusem. No, okazało się, że to negocjacje trwały dłużej niż się spodziewaliśmy, bo na przykład trzeba załatwić formalności, takie jak powiadomić inne agencje kosmiczne, to musi zrobić Polska, uzyskać częstotliwość w Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym i zarejestrować satelitę w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trzeba też mieć odpowiednią legislację i podmiot, który byłby się tym zajmować. Więc wszystko długo trwało. Rozmowy z Francuzami dotyczą dwóch kwestii. Pierwsza to te dwa satelity obserwacyjne, które potrafią obrazować Ziemię w ten sposób, że jeden piksel pokazuje kwadrat o boku 30 centymetrów. Czyli w praktyce zobaczymy sylwetki ludzi, zobaczymy sylwetki pojazdów, ale już nie będziemy wiedzieć, co ci ludzie mają w ręku, ani nie przeczytamy rejestracji. Te dane będą trafiać do Wojska Polskiego. Druga sprawa to obszar polsko-francuskiej współpracy rządowej dotyczącej rozpoznania na podstawie promieniowania elektromagnetycznego i komunikacji satelitarnej, czyli podsłuchiwania tego, co tam się u przeciwnika dzieje. Piotr Błazeusz, zastępca szefa sztabu generalnego, mówił na ten temat na konferencji prasowej i ta kooperacja będzie się opierać na 6 satelitach Airbusa z serii Pleiades i Pleiades Neo. To się pewnie jakoś czyta po francusku, ja nie umiem. W każdym razie już niedługo taki satelita na orbitę poleci. No i jeszcze, proszę Państwa, taki mały hicik. Mianowicie niemieckie patrioty mogą trafić do Polski. O co chodzi? Wczoraj się dowiedzieliśmy, że tutaj niemiecka minister obrony, pani Christine Lambrecht, powiedziała, że tak, oczywiście Niemcy mogą wysłać swoje zestawy patriot, które będą bronić wschodniej flanki NATO. No, w sumie dość sensownie. Pytanie, czego one w tej chwili bronią w Niemczech? Co grozi Niemcom? No i na tej podstawie, proszę Państwa, jest cała seria tekstów. Na przykład kilka tekstów Rzeczpospolitej. Państwo pamiętacie, wiecie tą gazetę, znacie tą gazetę. Więc proszę bardzo, Jędrzej Bielecki, Bundeswehra, przyjaciel Polski. Tu dojazd, zaraz będzie wyostrzenie. Po 7 latach rządów PiS łączy nas z Niemcami najważniejsze wspólna obrona przed Rosją. Niemieckie patrioty będą chronić polskie niebo przed Rosją, rosyjskimi rakietami. No i tekst mniej więcej w stylu, że źli pisowcy narzekają na Niemcy, a przecież Niemcy chcą pomóc nam w obronie. Niemiecka inicjatywa, Jędrzej Bielecki przypomina, nie jest próbą nowego otwarcia w relacjach z Warszawą. Berlin stoi za strategią Komisji Europejskiej, pryncypialnego podejścia do praworządności nad Wisłą i wstrzymania wypłaty środków z KPO, dopóki nie zostanie przywrócona niezależność polskich sądów. Jednak, jak tłumaczy minister obrony Christine Lambrecht, wzmocnienie polskiej obrony przeciwlotniczej jest konieczne, aby NATO, więc i Niemcy, nie zostało wciągnięte w wojnę z Rosją. No i dalej też w ten deseń. Jesteśmy przekonywani, że dobrzy Niemcy, tacy są mili
sympatyczni, a my tutaj ich nie doceniamy. Drugi artykuł na ten sam temat, już Piotr Jędroszczyk, tym razem patrioty od Niemców. No i można pewnie przeczytać tutaj czegoś takiego, podobne teksty, ale też autor przypomina, współpraca z Niemcami nie układała się najlepiej w sprawie dostaw polskich czołgów do Ukrainy w zamian za niemieckie Leopardy. Miało się to odbyć w ramach tak zwanej wymiany okrężnej, Ringtausch. System zadziałał w przypadku Słowacji, Czech, Słowenii i Grecji, ale nie zadziałał w przypadku Polski, bo Niemcy chcieli dostarczyć nam stare czołgi. A po co nam stare czołgi w nowoczesnej wojnie? Zresztą gorsze niż te, które wysłaliśmy na Ukrainę. No jeszcze oczywiście Gazeta Wyborcza też w ten sam temat. Bezczelni Niemcy oferują patrioty. No to redaktor Bartosz T. Wieliński. No i Berlin nadal ostentacyjnie zachowuje się jak przyjaciel naszego kraju i lojalny sojusznik. Oferuje nam pomoc w potrzebie, nawet nie podaje ceny. To po prostu nie mieści się w głowie, pisze autor. A ja chyba, to nie jest program satyryczny, więc nie będę teraz ocierał oczu ze łez, które mi popłynęły, ale w sumie powinienem. Zapraszamy Państwa jeszcze dzisiaj, bo bardzo dużo będzie oczywiście o Ukrainie. Tam jest nasz wysłannik Witold Newelicz. Dzisiaj o 17.55 nadamy jego specjalny reportaż pod sztandarem Kierunek Chersoń, pod sztandarem Wolności. Zobaczmy może zwiastun tej produkcji. Do Chersonia powoli wraca życie. Znajduje się w tej chwili na centralnym, głównym placu. Tuż za mną widać budynek administracji obwodowej. Powiewa na nim dumnie ukraińska flaga, jak na większości budynków w tym mieście. O, na przykład tym również. A za chwileczkę wejdziemy do pierwszej, ale to naprawdę pierwszej, otwartej restauracji. To też dziwne miejsce, bo to jest nie tylko restauracja, ale chyba jeden z pierwszych czynnych sklepów w Chersonie. Czyli można powiedzieć, że jest taką jaskółką, zwiastunem normalności. No takich miejsc jak wyspy jest, tutaj się pojawia troszeczkę w odleglejszych dzielnicach. Widziałem punkt sprzedaży kawy. O, wchodzimy do pierwszej. Naprawdę pierwszej kawiarni i miejsca, gdzie można coś w tym mieście zjeść. Oczywiście jest to zasilane generatorem, który sobie szumi na zewnątrz, ale ludzie wydają się spokojni i pewni tego, że ta normalność całkowita przybędzie tutaj jak najszybciej. Oczywiście sklep jest połączony, ta kawiarnia jest połączona ze sklepem, ale z tego, co zarejestrowałem wczoraj, w miejscach, gdzie sklepy się znajdowały, są wtedy teraz punkty dystrybucji pomocy humanitarnej, czyli jest to pierwsze miejsce, gdzie można nabyć jakieś produkty. No, niestety za gotówkę, ponieważ bankomaty w dalszym ciągu nie działają. Władze obiecały, że do 10 dni elektryczność będzie na terenie całego Chersonia już przywrócona, ale na razie ludzie cierpliwie czekają, godzą się z tymi niedogodnościami. No i oczywiście, oczywiście nie życzą sobie powrotu orków. Inaczej tutaj Rosjan się nie nazywa. No i szeroka relacja o 17.55, kierunek Chersoń, pod sztandarem Wolności, film Witolda Newelicza. Zapraszam, a my teraz przyjrzyjmy się, jak wyglądają notowania na najważniejszych rynkach. Zaczynamy od warszawskiego indeksu giełdowego, który dzisiaj osiągnął 54 259,77% i spadł o 1,15%. WIG 20 spadł o 1,27% i osiągnął 1685,5 punkta. Indeks New Connect również spadł o 0,92 do 306 punktów. Zobaczmy, jak wyglądają waluty. Euro w stosunku do złotego straciło 0,07 i
kupujemy, sprzedajemy za 4,7 złotego. Dolar amerykański zyskał 1,34% i osiągnął 4,59. Funt szterling zyskał w stosunku do złotego 0,4% i osiągnął 5,42. Frank szwajcarski podskoczył o 0,56 i w tej chwili jest 4,79 za franka szwajcarskiego. Teraz surowce. Ropa zatrzymała spadek, minimalny wzrost o 0,14% do $87.84. Złoto lekko wzrosło 0,04 do $1,739.90 za uncję. Srebro również podskoczyło o 10%. O 1%, o 0,1% do $20.88 za uncję. Platyna za uncję $989.35 i to jest spadek o 0,04%. Miedź za tonę $7,921, to jest spadek o 1,63%. Aluminium za tonę $2,384.50 i to jest spadek o 1,53%. Teraz rynek spożywczy w Broniszach. Tutaj cytryny kupimy za 7,50 za kilogram. Jabłka Lobo za 2 zł za kilogram. Pietruszkę za 3 zł za kilogram. Marchew złoty 10 za kilogram. A włoszczyznę za 4,50 za kilogram. Za sztukę. I jeszcze paliwa. Benzyna 95, 6,57, benzyna 98, 7,2, olej napędowy 7,79, olej napędowy premium 7,96 i gaz LPG 2,96 za litr. To były notowania, a my za chwileczkę zapraszamy na część publicystyczną. Rozmowa z panem posłem Bogdanem Rzońcą, eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście europejskich konserwatystów i reformatorów.